przedstawiający projekt zarządu w sprawie korekty listy zadań powierzonych w zakresie bezpiecznego Krakowa na 2013 rok. Do zarządu wpłynął wniosek z bezpiecznego Krakowa wraz ze zmianą zadań. Znaczy naprawdę to na zadania, ponieważ poprzednio na poprzedniej sesji, na poprzedniej, tak, podjęliśmy uchwałę i rozdzieliliśmy środki w kwocie 14 tysięcy, a zostały one zmniejszone na 11 900. Jakby pani tutaj... No niewiele mam do pytania, poza tym, że na państwo widzą, jakie są poprawki. Znaczy zadania same się zmieniły, także zwłaszcza nam uwagę, że tytuł tej uchwały nie chyba nie oddaje prawdy, bo to nie jest korekta listy zadań, to kwoty na przeznaczonych na zadania, ale to jest pewne szczegóły. Z tych 14 tysięcy do dyspozycji bezpiecznego Krakowa zostało 11 tysięcy. I w związku z tym zmniejszeniu uległy wszystkie kwoty przeznaczone na realizację zadań, ale ja się poradzę, nie chcę wam wszystkie zadań. Aha, tam to zadanie zostało, tak? Czyli bo tutaj są tylko te, które zostały zmniejszone, no tak. Czyli z 3000 na organizację zakup na grunt pozostaje 1900 zł. No i dodatkowe na pole, pierwotnie przeznaczyliśmy na nie 10 tysięcy, teraz będzie to kwota 9 tysięcy, natomiast ta pozycja 1000 zł została przeznaczona w następny sposób, 500 zł na ulotki informujące o posiadaczy zwierząt o ich obowiązkach, natomiast 500 zł na, no, na ulotki dla szele edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach różnego typu spotkań i prewencji w szkołach. Tu uwaga jest tylko taka, że do dzisiaj wpłynęły potwierdzenia, bo ja zaproponowałam członkom komisji, przepraszam, tego zespołu takie rozwiązanie i dostałam odpowiedzi od w sumie pięciorga. No powiedzmy, można to uznać za jakąś tam liczbę zwiększoną, zbliżoną do większości, która mogłaby zadecydować. Czasu było sporo, no reszta państwa do tego nie ustosunkowała, stąd też pozwoliłam sobie złożyć taki wniosek i tu też w formie uchwały i wydaje mi się, że no nie ma co decydować, same zadania nie budzą wątpliwości. Ja byłam na takim spotkaniu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i w odróżnieniu od innych dzielnic nie mamy problemów z samym określeniem tych zadań i ich wyborem. One nie budzą żadnych kontrowersji. Są to tylko, jest to tylko kwestia uszczuplonych kwot, więc wydaje mi się, że możemy to przegłosować. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za?